Cześć, witajcie. Dawno się nie widzieliśmy, za co przepraszam. Postaram się regularnie umieszczać odcinki. Chciałabym Wam powiedzieć dzisiaj na temat tego, dlaczego warto stosować oliwę z oliwek, oczywiście z pierwszego tworzenia. Mało kto z nas wie o tym, że na rynku naszym oliwa z oliwek jest często podrabiana, niestety. Nie mamy takiego dobrego dostępu do oliwy z oliwek. Dlatego warto wiedzieć również, jak dobrze wybrać ten produkt. Ja oliwę z oliwek stosuję od kilku lat. Bardzo jestem zadowolona z efektów działania, jakie przynosi. Czuję oczywiście różnicę. Wcześniej nie używałam generalnie w kuchni żadnego tłuszczu. Oczywiście nie smażę i takich rzeczy nie robię, natomiast od jakiegoś czasu dodaję sobie po prostu oliwę z oliwek tłoczoną na zimno do pożywienia, jakie robię. Oliwa z oliwek jest bogata w jedno nienasycone kwasy tłuszczowe. Jest to kwas oleinowy. Jest to bardzo zdrowy kwas omega-9, który ma bardzo dużo korzyści zdrowotnych. Ma bardzo dobre działanie na układ krwionośny. Obniża poziom złego cholesterolu. Zmniejsza stany zapalne, jakie oczywiście są w naszym organizmie, jakie się tam dzieją. Ma bardzo dużo przeciwutleniaczy. Ma witaminę E, ma witaminę K, która działa pozytywnie na nasz układ krwionośny, na nasze serce. Zmniejsza ryzyko udaru mózgu i chorób właśnie serca. Posiada również właściwości antybakteryjne, a według mnie jeszcze powoduje spadek masy ciała. Bo pamiętajmy, że nie tyjemy od tłuszczu, tyjemy od węglowodanów. A właśnie oliwa z oliwek spożywana regularnie, jeśli mamy nadmiar kilogramów, to działa w korzystny sposób na naszą nadwagę, tak? Na nasz nadmiar kilogram w taki sposób, że eliminuje nam zbędne kilogramy. Jak wybrać taką dobrą oliwę z oliwek? Ja tutaj konkretnych oczywiście firm nie podam, bo nie mogę. Natomiast mogę Wam powiedzieć i mogę Wam podpowiedzieć, w jaki sposób to zrobić i na co zwrócić uwagę. W małych marketach można dostać taką oliwę. Trzeba uważać przede wszystkim na to, w jakich warunkach ona jest przetrzymywana. Ja na przykład jak idę do sklepu, to zawsze wyciągam tam z tyłu, żeby po prostu jak najmniej narażona na światło ta butelka była, tak? Czyli ja zawsze biorę tą, która jest najbardziej z tyłu, bo wiem, że ona tam w tym ciemnym przebywa, więc jeszcze jest ok. Butelka jest ważna i kolor. Butelka powinna być jak najgrubsza, szkło oczywiście jak najgrubsze i powinna mieć ciemny kolor. Zawsze zwracam uwagę na termin ważności również. Natomiast, co jest ważne, po kupieniu każdego oleju, takiego na zimno tłoczonego, powinniśmy przechowywać go w lodówce, dlatego że on wtedy, taka chłodna temperatura chroni przed jełczeniem oleju. Dlatego polecam właśnie przetrzymywanie takiego oleju w lodówce. Dobra oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia zrobi się gęsta w lodówce. Czyli czasami ja na przykład jak wyciągam z lodówki, to nie mogę jej użyć od razu, tylko musi trochę postać w jakby temperaturze pokojowej, żeby mogła ją wylać telki. Dlatego mam pewność, że ta oliwa z oliwek jest dobrej jakości z pierwszego tłoczenia. Ona po prostu taka się zrobi, jak jest dobrej jakości, to ona cała stwardnieje. Po prostu tak jak mamy olej kokosowy, też on w lodówce jest twardy, tak, że trzeba jego łyżeczką, często nawet trudno wyjąć. Natomiast oliwa z oliwek nie jest aż tak bardzo twarda, ale twardnieje w tej butelce. Widać, nie przelewa się, tak, jak patrzymy pod światło. I to jest dobra oliwa z oliwek. Można kupić i polecam stosować do warzyw na przykład na parze, do surówek, które sobie zrobimy
Oliwa z oliwek ma zielony kolor, powinna taki mieć. Nie jakiś tam żółty i inny, tylko właśnie ma zielony kolor i ma zapach. Ma taki zapach, dla mnie to jest cudowny zapach, ma taki zapach czegoś zielonego. Takiego, no nie wiem jak to nazwać. Sami spróbujcie, kupcie, wypróbujcie, porównajcie i będziecie wiedzieć, z czym macie do czynienia. Organoleptycznie oczywiście można też to zbadać. Jak właśnie, no jak jest ciemna butelka, no to wtedy nie zobaczymy koloru tej oliwy, natomiast warto czasami dodać trochę więcej tych złociszy i kupić coś lepszego. Bo niestety te oleje, które kosztują tam z tej niższej półki, to one są mieszane. To są oleje, oliwy z oliwek, które mają domieszkę oleju słonecznikowego. Wtedy już ten kolor nie będzie taki zielony, nie będzie twardnieć w lodówce. Dlatego warto czasami wydać trochę więcej i mieć coś fajnego. Polecam stosowanie oliwy z oliwek. Dajcie lajka, łapkę w górę i do zobaczenia następnym razem.